Witajcie! 30. rocznica filmu Jurassic Park zbliża się do nas wielkimi krokami i sądzę, że z tej okazji do Jurassic World Evolution 2 powinno trafić rozszerzenie skupiające się na pierwszym filmie z serii lub trilogii Jurassic Park. Zapraszam na materiał. Welcome to Jurassic Park. Life finds a way. Przede wszystkim w rozszerzeniu powinny pojawić się nowe mapy i mam tutaj na myśli nie do końca nowe mapy, ale nowe dla drugiej części, czyli Nublar 93 oraz Sorna 93 z DLC Return to Jurassic Park. Są to jedne z najlepszych lokacji, jakie powstały na potrzeby pierwszej części, a i nie ustępują wielu lokacjom z drugiej odsłony. Nie wyobrażam sobie dodatku o Parku Jurajskim bez przynajmniej jednej z tych map. Warto również zaznaczyć, że w grze nie jest dostępna część Isla Sorna Zaginionego Świata, ponieważ jak można zauważyć, jedyna dostępna mapa Sorny to obrzeże wyspy wzorowane na Jurassic Park 3. Skoro już poruszyłem temat Return to Jurassic Park, to powinniśmy również dostać wszystkie skiny dinozaurów, które pojawiły się w wspomnianym dodatku i nie zostały dodane do drugiej części. Do tego myślę, że dobrym dodatkiem byłby skin do Hyrazaura na podstawie Jurassic Park The Game. Kolejną rzeczą, której brakuje mi w erze Jurassic Park, to charakterystyczne budynki. W RTJP bardzo dużo klimatu dodawał bardzo widoczny filtr oraz właśnie budynki. Sądzę, że mimo przebudowy działania budynków w dwójce w postaci całkowitej kustomizacji, można byłoby dodać coś w rodzaju wariantów, tak jak w przypadku skinów dinozaurów. Niektóre designy budynków wyglądały świetnie, a na pewno lepiej niż to, co w dwójce. Bardzo chciałbym zobaczyć wariant ptaszarni z Return to Jurassic Park, który był inspirowany tym, co widać w Jurassic Park 3 i mimo, że wymagałoby to sporo pracy, to myślę, że Frontier byłoby w stanie to przebudować i skoro jesteśmy w temacie ptaszarni, to bardzo chciałbym zobaczyć lokację, która miała pojawić się w filmie, czyli Aviarium na Isla Nublar opisane w powieści. W kanonie książkowym Aviarium w Parku Jurajskim było domem dla cearadaktylów, których już mamy w grze. Ptaszarnia miała przynajmniej ćwierć mili średnicy i mieścił się w niej nocleg dla odwiedzających oraz obserwatorium do oglądania latających gadów. Byłaby to świetna atrakcja urozmaicająca erę Jurassic Park. Czym byłoby rozszerzenie bez kampanii fabularnej? I tutaj mam dwa pomysły. Chciałbym zobaczyć kampanię skupiającą się na początku powstawania parku, coś czego nigdy nie było w filmach, a najwięcej informacji o początkach parku możemy znaleźć w grze Jurassic Park Trespasser. Druga kampania, którą chciałbym zobaczyć, to fabuła skupiona wokół Zaginionego Świata. W Jurassic World Evolution 2 mamy naprawdę mało kontentu związanego z tym filmem i 30. rocznica pierwszego filmu to jest dobra okazja do dodania czegokolwiek związanego z Zaginionym Światem. Nie wymieniłem tutaj żadnych nowych gatunków, jednak wspomniana tutaj zawartość powinna to wynagrodzić. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście dodali do tego zestawienia, a może macie własny pomysł na całe dodatki. Trzymajcie się i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.